Bardzo się cieszę, że jestem w Krakowie, w Małopolsce. Widzę samych przyjaciół tutaj, z którymi pracowałem przez wiele, wiele lat. Olek do mnie zadzwonił, powiedział, wiem, że ciężko pracujesz w Warszawie, no bo wszyscy mamy kampanię samorządową i to naturalne, że gospodarz koncentruje się na twoim mieście, ale mam do ciebie prośbę, przyjedź, powiedz o tym, jak ważne są wybory samorządowe, a ponieważ znamy się z Olkiem od wielu, wielu lat, kiedy pracowałem tutaj w Krakowie, był moim najbliższym współpracownikiem, no to stwierdziłem, tak, absolutnie musimy być w Krakowie, musimy mówić o wadze tych wyborów, dlatego że te wybory są absolutnie fundamentalne. I drodzy Państwo, nazbierało się mnóstwo mitów a propos mojego pochodzenia, więc ja jestem z Warszawy, muszę was rozczarować. Urodzony i wychowany, moja mama warszawianka od pokoleń, ale ojciec Krakus, brat Krakus. Notabene, drogi Olku, mój ojciec Krakus od pokoleń zawsze mówił, że wychodzi na dwór. Natomiast mój brat wychodzi na pole, w związku z tym to wcale nie jest takie oczywiste, jak się niektórym wydaje. Natomiast to, co dla nas najważniejsze, drodzy Państwo, to waga tych wyborów. I to jest sprawa absolutnie nie do przecenienia. Mówił o tym zarówno minister Sienkiewicz, mówiła nasza marszałkini, dlatego że te wybory są fundamentalne. Myśmy wykonali pierwszy krok 15 października. Ten najważniejszy krok, dlatego że przywracamy demokrację, przywracamy praworządność w Polsce, ale w tej chwili ten drugi krok jest równie istotny. I kolejne wybory również będą ważne, dlatego że jeżeli chcemy zamknąć erę populizmu w Polsce, zamknąć erę PiSu, musimy wygrać kolejne wybory. Dlatego że jeżeli zależy nam na tym, żeby nasze miasta, miasteczka, polskie wsie, polskie regiony, cała Małopolska mogły się rozwijać w sposób zrównoważony, żeby decyzje zapadały jak najbliżej obywateli, żeby decyzje zapadały tylko dlatego, że takie są kryteria merytoryczne, żeby decyzje nie miały nic wspólnego z polityką, to trzeba wygrać wybory samorządowe i wygrać je w większości regionów w Polsce. To nie będzie oczywiście łatwe w Małopolsce, ale widzę tu tylu fantastycznych samorządowców z tak olbrzymim doświadczeniem, że jestem przekonany, że to zrobimy i wygramy wybory i w Krakowie, i również w Małopolsce. Dla mnie to też jest sprawa bardzo istotna ze względów osobistych, dlatego że brat mojego dziadka był starostą w Myślenicach. W związku z tym te korzenie samorządowe rzeczywiście pochodzą właśnie stąd. Ale jest również dlatego istotne, bo te wszystkie plany, o których rozmawiamy z Olkiem Miszalskim, jeżeli naprawdę chcemy doprowadzić do tej wielkiej zmiany, to również musimy wygrać sejmik. Tak, żeby tworzyć synergię pomiędzy samorządem miejskim, bo jestem przekonany, że Aleksander Miszalski będzie kolejnym prezydentem Krakowa. Również musimy mieć do tego sejmik, bo jeżeli chodzi o synergię z rządem, to to wreszcie będzie zapewnione. Te wybory są niesamowicie istotne, dlatego że wszyscy widzimy, jak dzisiaj wygląda PiS. PiS się pogubił, PiS jest tylko i wyłącznie o stanowiskach, o tym, w jaki sposób móc wyłudzić pieniądze, to wszystko dzisiaj wychodzi na jaw. Jestem bardzo zresztą ciekaw, co inny warszawiak, odrobinę mniej popularny w Krakowie, który tutaj będzie za parę godzin, będzie na ten temat mówił, bo ostatnio nie chciał mówić o prawdzie, nie chciał dostarczyć nam tych informacji, do których mamy wszyscy prawo. Ale jeżeli nie będą mieli dostępu do pieniędzy, do stanowisk, to będzie po prostu koniec PiSu, dlatego że ich interesuje w tej chwili tylko i wyłącznie to. Ale dla nas, drodzy Państwo, wybory samorządowe są ważne, dlatego że ta faza, ten etap sprzątania po PiSie, który jest konieczny, dlatego że bez przywrócenia samorządności, bez przywrócenia wolnych mediów, bez przywrócenia demokracji, bez umocnienia praw kobiet, nie ma co w ogóle mówić o nowoczesnym państwie, ale one są ważne dlatego, że będziemy w stanie, tak jak rząd, razem z rządem, ręka w rękę, skupić się na rozwiązywaniu najważniejszych problemów, które przed nami są. Dlatego, że na tym polega praca samorządowca, żeby odpowiadać na konkretne pytania, żeby radzić sobie z rozwiązywaniem problemów i jasno definiować priorytety. W tych ostatnich miesiącach znowu wszyscy skupiamy się na prawach kobiet,
na tym, co przez te ostatnie lata było tak ważne w momencie, kiedy tamta władza wprowadzała średniowieczne prawo antyaborcyjne, kiedy zabierała podstawowe prawa naszym dziewczynom i kobietom. I to właśnie my, samorządowcy, wtedy staliśmy na straży tych praw podstawowych. W momencie, kiedy rząd likwidował program in vitro, myśmy go wprowadzali. W momencie, kiedy było wprowadzane to prawo średniowieczne, robiliśmy, co mogliśmy. W Warszawie, ja jasno powiedziałem, w naszych szpitalach miejskich zawsze będzie lekarz, który będzie gotów pomóc kobietom. Nie ma takiej sytuacji, żeby kobieta zjawiła się w miejskim szpitalu i żeby ktoś się powołał na klauzulę sumienia. Zawsze musi być ktoś, kto pomoże. Mimo tych bardzo trudnych czasów robiliśmy wszystko, żeby bronić tych praw podstawowych, ale więcej. My jako samorządowcy po prostu rozmawialiśmy z naszymi dziewczynami i to one właśnie nam mówiły, jeżeli chcecie naprawdę coś zrobić dla nas w Warszawie, to stwórzcie program darmowych żłobków. Wtedy my będziemy mogły wrócić do pracy. I ten program się udał jak mało który. 17 tysięcy miejsc stworzyliśmy. Wybudowaliśmy 10 nowych żłobków, ale również pozwoliliśmy dziewczynom na to, żeby rozkręcały swoje biznesy, żeby rozkręcały prywatne żłobki, a my płacimy za te miejsca. I pierwsza rzecz, o której rozmawiałem z Aleksandrem, jak myślał o tym, żeby startować na prezydenta Krakowa, to była właśnie myśl o tym, jak zrobić dokładnie to samo w Krakowie. Bo na tym polega dobra współpraca pomiędzy samorządowcami, żeby wyznaczać trendy i później kontynuować je wszędzie, gdzie się da. O tym samym rozmawiamy z rządem Donalda Tuska, który też dzisiaj będzie dbał o to, żeby w każdej gminie był dostęp do żłobków. To są konkrety. Na tym polega samorząd. Nie tylko na mówieniu o pryncypiach, o zasadach, tylko na wypełnianiu tych swoich najważniejszych zobowiązań. Tych zobowiązań, które są naprawdę konkretne. I to jest też, drodzy Państwo, zapowiedź tego, bo my oczywiście często sobie żartujemy a propos wzajemnych relacji, Warszawa, Kraków. Ja notabene się sprzeciwiam takiemu skrótowi, że Warszawa ma o czymś decydować. My też mamy swój samorząd, z którego jesteśmy dumni. Nasz samorząd decyduje o tym, co najważniejsze. A jak chcecie już koniecznie mówić, to mówcie, że rząd nie będzie musiał o czymkolwiek decydować. Chociaż dzisiaj czasy się zmieniły, bo my z rządem po prostu będziemy współpracować w całkowitej modernizacji i zmianie Polski. Ale to jest, drodzy Państwo, dokładnie ten przykład, kiedy jeżeli coś się uda w jakimś samorządzie, to potem poprzez dobrą współpracę jesteśmy w stanie realizować bardzo podobne programy w miastach, które są nam przyjazne. Możemy ze sobą współpracować. I to jest, drodzy Państwo, to, co najważniejsze, dlatego że to prawda, że samorząd to wspólnota. I dzisiaj żyjemy w świecie całkowicie podzielonym, i trudno, żeby tak nie było, jeżeli naszym konkurentem jest partia skrajnie zepsuta i cyniczna. Ale staramy się odtwarzać wspólnotę i samorząd jest do tego najlepszy. Do tego, żeby odtwarzać wspólnotę ludzi, którzy chcą ze sobą współpracować. Dzisiaj rząd Donalda Tuska chce współpracować z samorządem. Chce pomagać samorządowi, chce tworzyć synergię. Dlatego, jeżeli wygramy w Krakowie, jeżeli wygramy w Sejmiku, będziemy mogli realizować te wszystkie projekty. Będziemy mogli się skupiać na tym, co istotne i przede wszystkim skupiać się na tym, co nas łączy. Nie tylko o tym mówić, bo słowo wspólnota jest odmieniane przez wszystkie przypadki, tylko naprawdę realizować te plany wspólnie z samorządowcami, których tu widzę, a znam ich bardzo dobrze i bardzo wielu. Jednym z najważniejszych wyzwań przez te ostatnie lata to wyzwanie chyba urosło do miana najbardziej istotnego, jest kwestia bezpieczeństwa. Ja o tym mówię od tygodnia. Dlatego, że na szczęście, jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa militarnego, cokolwiek by się nie działo, mieliśmy pewną zgodę narodową. I ta wizyta Donalda Tuska, pana prezydenta Andrzeja Dudy razem w Waszyngtonie udowodniła, że w tych sprawach naprawdę mówimy jednym głosem. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, jeżeli chodzi o obronę cywilną, nic się przez ostatnie 8 lat nie działo. Myśmy sami zrobili inwentaryzację miejsc schronienia w Warszawie, audyt, który ja zarządziłem tydzień przed wojną, bo tydzień przed wojną byłem w Kijowie i
Witalij Kliczko, mer Kijowa, mówił mi, że na pewno coś się wydarzy. Nikt się nie spodziewał tak okropnej wojny wieloskalowej, ale wiadomo było, że coś się wydarzy. Nie było do tego żadnych podstaw. I dzisiaj dalej nie ma podstaw. Ale już za kilka tygodni będą, bo rząd pracuje nad nową ustawą o obronie cywilnej. Więc będziemy na tej podstawie... Na tej podstawie będziemy mogli opracować strategię, wyznaczyć te miejsca na wszelki wypadek, bo trzeba myśleć o każdym scenariuszu, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. Ale więcej, myśmy podjęli w Warszawie decyzję o przekazaniu kolejnych pieniędzy, 120 milionów złotych, żeby tworzyć specjalne magazyny, żeby kupować sprzęt, żeby być gotowym na każdą ewentualność, dlatego że ten sprzęt może być używany tak samo w momencie, kiedy jest powódź, kiedy mamy różne inne zjawiska meteorologiczne, kiedy musimy się mierzyć z innymi kryzysami. I to wszystko też jest przedmiotem rozmów moich i Olka Miszalskiego, dlatego że on też ma w swoim programie bezpieczeństwo i dokładnie te same zadania, które będziemy mogli razem wcielać w życie w momencie, kiedy będziemy mieli ustawę, nad którą razem pracujemy, bo tym się różni dzisiejsza rzeczywistość, że my z rządem współpracujemy nad opracowaniem tych niesamowicie ważnych inicjatyw. Ale bezpieczeństwo to również bezpieczeństwo codzienne. Myśmy zrobili audyt wszystkich przejść przez ulicę w Warszawie, zwłaszcza przy szkołach, ponad 4000 miejsc i zdecydowaliśmy się, żeby 500 z nich zmodernizować, doświetlić. I to jest kolejna rzecz, gdzie samorząd może wyznaczać pewien trend. Nie tylko mówić o bezpieczeństwie, tylko to realizować. Dokładnie to samo Olek Miszalski ma w programie. A mianowicie zadbanie o to, żebyśmy byli naprawdę bezpieczni w tych miejscach, które są kluczowe. I to nas, drodzy Państwo, właśnie odróżnia od tego, co często obserwujemy na salonach politycznych. A mianowicie my ze sobą współpracujemy, my sobie nie zazdrościmy, my się wspomagamy i próbujemy realizować taki program, który sprawi, że te najlepsze przykłady, bo nie zawsze one pochodzą akurat z Warszawy, czasami ja się uczę od swoich koleżanek i kolegów z innych miast i miasteczek, bo ze sobą ściśle współpracujemy. W Unii Metropolii Polskich współpracujemy z 12 prezydentów, również z prezydentem Majchrowskim. I też jedno słowo na ten temat chciałem powiedzieć, dlatego że zmiana musi być mądra. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby w tej chwili negować wszystko, co zrobił prezydent Majchrowski. Bo prezydent Majchrowski zrobił bardzo dużo dobrych rzeczy dla Krakowa. Ale prawda jest taka, i mówił o tym Bartek Sienkiewicz, że po jakimś czasie trzeba nowej energii, zupełnie nowego spojrzenia. I to jest całkowicie naturalne, że konieczne jest nowe spojrzenie, dojrzenie również tych priorytetów, które są ważne dla młodszego pokolenia. A Olek przez cały czas rozmawia z młodszym pokoleniem i przecież widzę, ile młodych osób go wspiera w tej kampanii. Więc nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że wszystko, co do tej pory się działo, było złe, ale żeby wyciągnąć z tego wnioski, zaproponować rzeczy, które można zmienić, zaproponować zmianę, która jest zmianą odpowiedzialną, a nie ścigać się tylko na to, kto bardziej dokuczy dzisiaj urzędującemu prezydentowi, albo wymyślać rewolucję, która kompletnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I dlatego mimo to i mimo tego, że jest tak wielu kandydatów w Krakowie, jestem absolutnie przekonany, że Aleksander Miszalski wygra te wybory. To też, drodzy Państwo, pokazuje, jak Kraków jest rozpolitykowany. No wszyscy o tym wiemy. My próbowaliśmy się porozumieć w bardzo wielu miastach, tak żeby koalicja 15 października miała jednego kandydata albo jedną kandydatkę. Nie zawsze się to udało. W Krakowie rzeczywiście kandydatów jest bardzo dużo. Ale tym bardziej trzeba się zastanowić, tym bardziej trzeba się zastanowić nad wiarygodnością, nad kimś, kto ma plan, nad kimś, kto chce wnieść tę nową energię, świeże spojrzenie, kto chce się poświęcić Krakowowi w 100%. I to jest właśnie Aleksander Miszalski. To, co nas, drodzy Państwo, łączy w filozofii działania, to jest to, żeby postawić człowieka, obywatela w centrum wszystkich naszych działań.
My to robimy w Warszawie, koncentrując się na jakości życia. Bo oczywiście zrealizowaliśmy mnóstwo projektów infrastrukturalnych. I to, że rozbudowujemy metro, ma swoje fundamentalne znaczenie. To, że pozyskujemy pieniądze, to, że byliśmy w stanie zbudować zupełnie nowy szpital, szpital południowy. Mógłbym tak wymieniać nieskończoność, ale oczywiście Olek to ma. Ma w swoim programie również metro, kolej, bo bez dobrego transportu nie da się tworzyć transportu publicznego, nie da się tworzyć nowoczesnego miasta. Ale to, co ważne i to, co mamy razem w swoim sercu, to właśnie obywatel i obywatelka. Nasza młodzież, edukacja, nasi seniorzy, nasze dziewczyny, które jeżeli tak wybiorą, powinny mieć szansę wrócić na rynek pracy jak najszybciej. To są kwestie zdrowia, to są kwestie zapewnienia możliwości wszechstronnego rozwoju. To nas dzisiaj najbardziej interesuje. Kraków naprawdę ma szansę być technologicznym hubem, centrum dla tej części Europy. I trzeba tę szansę dobrze wykorzystać i szukać synergii z innymi miastami, łącznie z Warszawą. W taki sposób, żebyśmy się wszyscy uzupełniali i żeby dbać o równy rozwój. Dlatego, że to, co nas różni od bardzo wielu państw w Europie, to to, że my mamy tyle centrów rozwoju. Dlatego, że w Czechach mamy Pragę, na Węgrzech mamy Budapeszt. Inne centra nie są tak niesłychanie dynamiczne. Te państwa tak naprawdę mają jedno centrum rozwoju. My w Polsce mamy 12 tego typu miast, które tworzą okręgi metropolitalne i się rozwijają. To jest absolutny ewenement. Nie musimy sobie zazdrościć, nie musimy sobie dokuczać. Możemy szukać tego, co nas wzmacnia, szukać tych najlepszych przykładów, szukać synergii, wyznaczać trendy i razem z rządem realizować tę agendę wzmacniania demokracji bezpośredniej. Wszystkie te plany razem będziemy starali się realizować, wymieniając najlepsze doświadczenia. I to jestem w stanie Państwu obiecać, dlatego że bardzo ściśle współpracujemy z tymi najważniejszymi metropoliami, ale również z innymi miastami i miasteczkami. I również z samorządem wiejskim, bo przez te ostatnie lata broniliśmy Waszych praw. I to nie były ogólne słowa o demokracji, czy ogólne słowa o praworządności, tylko wspieraliśmy wszystkie organizacje pozarządowe, którym rząd zabierał wsparcie. Organizowaliśmy społeczeństwo obywatelskie. Dbaliśmy o to, żeby było jak najmniej indoktrynacji w szkołach. Nie pozwoliliśmy, żeby wasze dane trafiły w ręce rządu, który chciał organizować wybory w środku pandemii. Stworzyła się bardzo silna drużyna. Bardzo silna drużyna samorządowców, którzy wiedzą, jak Polskę zmienić. Jak zmienić nasze miasta, miasteczka i polską wieś. I jestem przekonany, że Aleksander Miszalski już niedługo dołączy do tej drużyny. Drodzy Państwo, przed nami możliwość dokonania przełomu, prawdziwego przełomu. Dlatego, że mamy wreszcie odblokowane miliardy z Unii Europejskiej. Donald Tusk to obiecał i dosłownie w przeciągu kilku tygodni udało się doprowadzić do tego, że 600 miliardów złotych popłynie i już płynie z Unii Europejskiej do nas. To jest sprawa absolutnie fundamentalna. To, że PiS przez swoje zachowanie doprowadził do tego poprzez łamanie demokracji i praworządności, że myśmy z tych pieniędzy nie mogli korzystać, to jest chyba ich najważniejszy, kardynalny błąd. Wszystkie kraje dookoła nas się rozwijały, a my byliśmy pozbawieni tej szansy na rozwój. Dzisiaj te pieniądze trafiają do nas. I to właśnie samorządy mają szuflady pełne projektów, głowy pełne projektów, które możemy razem wspólnie realizować, znowu korzystając z najlepszych wzorców, bo nie mamy się czego wstydzić. Jeżeli chcemy zwiększyć swoją odporność na kryzysy, bo zobaczcie Państwo, przez te ostatnie lata to samorząd był zawsze w pierwszym szeregu. Czy to w czasie pandemii, czy to w czasie kryzysu migracyjnego.
w momencie, kiedy wybuchała wojna za naszą wschodnią granicą, myśmy byli zawsze na pierwszej linii. Czy w momencie, kiedy musimy walczyć z konsekwencjami kryzysu klimatycznego, walczyć o czyste powietrze. No komu jak komu, ale wam w Krakowie o tym nie trzeba przypominać. I wszyscy mówili, jak ja obiecywałem, że zlikwidujemy wszystkie kopciuchy w Warszawie, wszyscy mówili, że to niemożliwe. Okazało się, że udało się ich zlikwidować ponad 80%. I zlikwidujemy je wszystkie już wkrótce. Ta zapowiedź dobrej współpracy z Sejmikiem, likwidowania wszystkich kopciuchów, które są w metropolii, może kompletnie odmienić życie Krakowa. I na to są właśnie pieniądze z Unii Europejskiej. Na to, żeby zwiększyć naszą odporność na jakiekolwiek kryzysy. Żeby zapewniać nowe miejsca pracy. Żeby doprowadzić do tego, że powietrze będzie czyste. Ale nie tylko. My wszyscy, jak myślimy o KPO, przyzwyczailiśmy się myśleć przede wszystkim o tym, że tu chodzi o praworządność, chodzi o pieniądze. Ale właściwie każdy z tych tematów, który jest w programie Olka, może być realizowany za pieniądze z KPO. Rozbudowa żłobków, pieniądze z KPO. Tak zwane wykluczenie komunikacyjne, czyli właśnie dobry transport publiczny, pieniądze z KPO. Planowanie, mało kto o tym wie, planowanie przestrzenne również jest jednym z celów i priorytetów KPO. Tak, żeby inwestować w to, żeby nasze miasta, miasteczka rozwijały się w sposób zaplanowany. Na to wszystko są pieniądze. Na to wszystko są pomysły. Tylko tutaj nie trzeba rewolucji, tu nie trzeba krzyku, tu nie trzeba jakichś świetnych PR-owych kampanii i zalewania waszych skrzynek tysiącami ulotek. Tu trzeba dobrego planu. Kogoś, kto wie, jak ten plan zrealizować. Kogoś, kto umie wyważyć z jednej strony potrzebę zmiany zaplanowanej, mądrej, a z drugiej strony umie uznać, że poprzedni prezydent robił też rzeczy dobre. To jest właśnie Aleksander Miszalski. Drodzy Państwo, przed nami olbrzymie wyzwanie. Nam jest naprawdę potrzebna w tej chwili energia. Ja wiem, że nie wszędzie wszyscy żyją dzisiaj kampanią samorządową. W Krakowie wszyscy żyją kampanią, bo macie tylu kandydatów, że trudno, żeby było inaczej. Natomiast nie wszyscy żyją kampanią samorządową. I najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy powtarzali, dlatego też pojawiliśmy się tutaj na kilka godzin w Krakowie, żebyśmy wszyscy powtarzali, idźcie Państwo do wyborów 7 kwietnia. Te wybory mają fundamentalne znaczenie. I nie możemy sobie pozwolić na tym, że w momencie, kiedy cały świat, naprawdę cały świat, każdy z nas to odbiera, podziwia nas, mówiąc, zmobilizowaliście się. Jako jedyne państwo byliście w stanie pogonić populistów w sposób mądry, dlatego że do wyborów poszło aż tyle obywateli i obywatelek, że do wyborów poszli młodzi ludzie, że do wyborów poszły kobiety, bo przecież to kobiety i młodzi ludzie wygrali te wybory. I jeżeli poczuliśmy tę siłę, nieprawdopodobną siłę, siłę naszego głosu, możliwość zmiany rzeczywistości, to musimy to pokazać jeszcze raz, żeby również zmieniać nasze małe ojczyzny, żeby zmieniać nasze miasta, miasteczka, polską wieś, nasze regiony, żeby wygrywać i pokazać, że my już nie wypuścimy tego z ręki, że zawsze będziemy aktywni, że zawsze w sprawach fundamentalnych będziemy w stanie odtworzyć wspólnotę, będziemy w stanie cokolwiek by się nie działo, zmobilizować i pokazać, jak to jest ważne. I powiem wam jeszcze jedną rzecz. Jest z nami Bartek Sienkiewicz, który ma jedno z najtrudniejszych zadań w tej chwili. Przywrócenie praworządności w tak ważnym obszarze. Walka z kłamstwem, walka z manipulacją. Że również nasze koleżanki i koledzy, pan premier Donald Tusk, bardzo potrzebują tej waszej energii, tego potwierdzenia. Potwierdzenia tego, że jesteśmy razem. Że będziemy wygrywali kolejne wybory. Że potrzebna jest nam synergia. Potrzebny nam jest rząd, tak, który jest w Warszawie, to prawda. Rząd, który współpracuje z samorządem, który się nie odwraca od samorządu. Bo bez tej synergii nie będziemy w stanie zmodernizować Polski za te 600 miliardów złotych.
I dlatego musimy iść na te wybory i musimy wygrać te wybory samorządowe. Również dla Krakowa z Aleksandrem Miszalskim, który będzie najlepszym prezydentem tego miasta. I również dla całej Małopolski. Dla całej Małopolski. Ja mam w sercu i Tarnów, gdzie lata spędził mój pradziadek i oczywiście Myślenice, Kraków, Podhale, wszystkie te miejsca. No oczywiście Małopolska Zachodnia, jakby mogło być inaczej. Tyle razy, Dorota, razem walczyliśmy o to, żeby w Małopolsce mogła wygrywać demokrację. I jesteśmy, drodzy Państwo, bardzo blisko. Jesteśmy bardzo blisko tego zwycięstwa. Jesteśmy bardzo blisko zwycięstwa w Krakowie, bo jestem przekonany, że mimo tak wielu kandydatów, z których bardzo wielu szanuję i znam, że Olek Miszalski wygra te wybory w Krakowie, ale również jesteśmy bardzo blisko od tego, żeby wygrać wybory do sejmiku. I to jest niesłychanie istotne, drodzy Państwo, żebyśmy wygrali wybory do sejmiku, wtedy wygramy jeden z najbardziej fundamentalnych regionów w Polsce. Tak patrzę na Grześka Lipsa, z którym też współpracuję 100 lat. Musimy wygrać sejmik. I jak wygramy sejmik, to wtedy będzie ta pełna synergia pomiędzy Krakowem, pomiędzy całą Małopolską i pomiędzy tymi wszystkimi inicjatywami, które realizuje rząd Donalda Tuska. Drodzy Państwo, potrzebna jest nam wasza energia. Potrzebna jest nam wasza determinacja. I jestem przekonany, że na 100% w Krakowie wygramy, bo mamy najlepsze kandydatki i kandydatów z Koalicji Obywatelskiej. Olek, chodź. No głośniej, głośniej, co to jest? Olek, 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 Olek,